Silva. Siemano wam wszystkim, cześć, tutaj Esu. Kolejny odcinek, zagrajmy w Silver! Czekajcie, nie wiem czy iść tu, czy iść tam. Cholera, no nie pamiętam. Dobra, idziemy tutaj. O-o. Zastanawiam się, czemu nie ma muzyki. Nie! O, nie, nie. O, wow, ale się rzuca. Dawajcie jeszcze jednego geparda, super. Mam! Nie to, nie to! A, źle. Dobra, tu są te lodowe duszki. Wow, one, nie wiedziałem, że one strzelają tymi kulami. W sumie jest rzecz jedna jeszcze, która mi się bardzo podoba w Silverze. Aż ty. Mianowicie taka, że topory zabierają więcej obrażeń, kiedy się nimi siecze. To jest fajny realizm. Kiedy się nimi siecze, a nie kiedy się nimi wyprowadza oto. Czyli pchnięcie. Kurde! Teraz się pogniewamy. Zastanawiam się, czemu z nich krew wylatuje. Dobra. Kurde, ale zesrałem to troszkę. Jeszcze? Okej. No, o, fajnie, wypadło z niego ciastko. Ciastko jest kolejną rzeczą, która daje jeszcze więcej życia. I jest to raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, czyli siódme żarcie, znaczy siódmy poziom żarcia, czyli bardzo dużo prawdopodobnie daje. Skoro ser daje 80, 60, 80, 100, 120, 140 jej życia daje, czyli prawie całe by mi przywróciło. A tymczasem Sekun sobie zje chlebek. 84, 60, 60, 90. Dobra, okej. Okay. Idziemy dalej. No i nie wiem, czy dobrze idę. Wow, ale ich posiekałem, dobra. No, całkiem fajnie. Na szczęście jedzenie wypada, więc idziemy dalej. Okej, dobra, chyba dobrze idę. Przepraszam was najmocniej. Zaraz wracam. Okej, jesteśmy z powrotem. Dobra, teraz pobawimy się Sekun. Magia, no tak mnie kusi ta magia strasznie. Tu mamy dwa wyjścia, znowu nie pamiętam gdzie trzeba iść. Lodowe olbrzymy. Nie za fajnie. One fajnie się drą. Uwielbiam jak się drą. Okej, David, bierz magię. Aaaa! Dobra, pięknie. To było piękne i szybkie. Zrobiliśmy im szybki numerek. I idziemy do tych. O tak! O, sekunda nam zaraz padnie. Kurde, niedobrze. Dobra. Jedz smacznego. Reaper nam się władował. Możemy iść chyba dalej. Jezu, to są aż trzy drogi. Naprawdę nie wiem gdzie iść. Pójdziemy tutaj. Taki rozrośnięty jest ten Winter. To jest ogólnie... Wow. Objął się, fajnie. A gdzie jest magia? David tam padł, ale to nic. Najważniejsze, że całą resztę rozwaliliśmy.
Davida zaraz podleczymy chlebkiem. O, zobaczcie, szczurek jest. To jest też bardzo fajne jedzenie taki. Zawsze mnie rozwala ten krzyżyk na oczach. Martwy szczur do jedzenia, no dobra. I o wiele bardziej pożywny i zdrowy, ponieważ więcej życia daje niż jabłko na przykład. Ta gra uczy tego, żeby wpierdzielać dziwne rzeczy. Okej. Tu byśmy zeszli potem. Tu byśmy zeszli potem i tu byśmy się połączyli. O, wow, wow, wow. Nie wiem, czemu jej się przełączyłem na topór, ale niech będzie. Okej, okay, wysiekani wszyscy. Davida standardowo trzeba uleczyć, bo ten tureń nie daje tutaj rady. Okej. Okay. To się połączyło, więc chyba teraz tędy idziemy. Tak mi się wydaje. A może tu jest przejście do innego landu po prostu, nie wiem. Nie wiem, nie powiem wam. Nie, kole się z młotami, o, fuck. Wiecie co, nie wiem, mam jakieś głupie wrażenie, że ja tu umrę. Ponieważ ci kolesie są naprawdę mocni. Okej, okay, dobra. Jakimś cudem się udało, nie wiem jak. 53, 20, 40. O, super, 60. No, a nie możesz sera wziąć. No tak, bo mamy ten 8 serów, albo 10 serów. Tak, nie można 10. No dobrze, no to 70, 113. Dobra, whatever. Nie, jednak on będzie łaził z toporem. Starczą. A ty, kochanie, której się kończą strzały, będziesz łazić ze zwykłym mieczem. I idziemy dalej. No tu są coraz już mocniejsi goście. Ci z młotami to już takie były... Były takie ziomy już. Okej, okay. Tu jest... Trzeba mieć czerwony klucz. Dawajcie. Wow! 30! Yeah, pięknie! Piękne obrażenia. Okej, okay, pokrojony. Czerwony klucz. Dobra, ja sobie to zapiszę, że tu trzeba mieć czerwony klucz. A, nie zapiszę, bo mnie kuźwa atakują. Na 4 hity schodzi koleś. Pięknie, dobra, super. You know where we are, don't you? Glass's Palace. Surely you're not considering going in. That's exactly what I'm considering. But are we ready? After all, Glass is Silver's daughter. And she's a very powerful sorceress who's probably using one or more of the orbs to enhance her power. If I have to, I'll go in alone. No, if we go in, we go in together. But first, we'd better find another route. That door is obviously locked. Come on. Dobra. Dobra, no dobra, zapiszę. Tell me of your deeds, adventurer, so that I may... Tak czy inaczej, na razie tu nie wyjdziemy, ponieważ oczywiste jest to, że nie mamy klucza, prawda? No ale tutaj mieszka sobie córka Silvera. I wydaje mi się, że nie można się inaczej dostać do tego pałacu bez tego klucza. Dobra, ten zapis troszkę był bezcelowy. I bezcelowo tutaj przyszedłem, chociaż przynajmniej pozbieraliśmy sobie ten żarcie. I pobiliśmy wszystkich. Myślę, że teraz się cofniemy do tych jaskiń. Okej, okay, teraz tutaj złazimy i tutaj chyba gepardy wylecą albo smoki. Te niebieskie. Tak mi się wydaje.
Aż się wystraszyłem tego Reapera, Boże. Aha. Jeszcze tutaj David w tej rozmowie z Sekun powiedział, że prawdopodobnie... Uła. Że... Kurde, za nami biegnie? Uciekaj, spierdzielaj! Dobra, okej. Okay. David powiedział, że... Że prawdopodobnie ona się posługuje orbem kolejnym. Oczywiste chyba jest to, że lodowym. Ach, te podteksty erotyczne. Okej, okay, i teraz jeszcze tutaj pójdziemy. No nie, o nie. Co to w ogóle jest? Okej. Okay. Pierdzielamy. A to ciekawe. Zapomniałem o tej lokacji. Tutaj widać, że to na pewno jest jakaś pułapka. Dwie samotne skrzynie, nikt tego nie pilnuje. Aczkolwiek nie wiem, czy nie powinienem używać tutaj magii. Chyba będę łaził z tym orbem. No dawajcie, dawajcie. Chop, 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 chop. Okej. Okay. Wszystko? Dziwne. Nie wszystko. Zdecydowanie nie wszystko. Dobra, jedna skrzynia się pojawiła. O! Aha, okej. Okay. Takie kulki niebieskie to jest po prostu mana. To się nazywa Magikorp, ale to jest po prostu mana. Zebranie czegoś takiego, tego się nie używa, to po prostu się zbiera, przywraca jakąś tam część many. 22 akurat w tym wypadku. I naturalnie sobie zjemy serek. I zbierzemy ten, który nam tu wypadł i możemy spierdalać dalej. No to jaha. Wracamy do jaskiń. Nie pamiętam, co tam na końcu się znajdowało. Wiem, że tam jest boss. Dość ciężki. O, dokładnie tutaj. No i teraz właśnie powinienem zapisać. A to jest głupie, co ja zrobiłem. To jest... Ja naprawdę nie inaczej. Jak ja tu zginę... To zacznę w tym miejscu bez... No i tam wszystko się kurwa zresetuje. Dobra, mam nadzieję, że nie zginę. Mam dużo nadziei, że nie zginę. Dobra, sekunda nam tutaj śmierć opada. Nie. Dobra. Okej. Okej. Okay. Nie, teraz te smoki. Dobra, fajne obrażenie, naprawdę. 40 to jest piękna rzecz. No i mamy szczurka. 136 szczurek. Zastanawiam się, kiedy będzie się opłacało to zacząć jeść. 4 szczurki. O, no i to jest udko kurczaka czy innego dziwnego zwierzęcia, które daje... 200 chyba życia. Nie więcej w całej grze. Tak czy inaczej. Fajna jaskinia. Naprawdę klimatyczne miejsca. Okay, na tych to standardowo topór i... Dawajcie, no. Chodź. O, zajebiste. Okej, okay, David. Dużo tych serów wypada. Okej, chodźmy dalej. Tak czy inaczej zbliżamy się do bossa, z którym trzeba będzie powalczyć, który jest dość ciężki, jeśli się... Aha, no właśnie. I teraz jak zginę, to będzie bardzo, bardzo, bardzo źle. Fajne, świetne, no po prostu tak genialne są niektóre lokacje, spójrzcie na to.
na tą twarz, na te bramy w jaskini. No po prostu cudo. Ja sobie przełączę teraz na magię dla obu. Nie, nie da się dla obu. No właśnie. David? No właśnie, no dobra, trudno. W takim razie ją przełączymy na... Nie to, dziewczyno, nie to! To. A Davida przełączymy na magię. Życie, 136,95. Dobrze, okej. Okay. Wypiję sobie chyba jeszcze eliksir. A, kurde! Dobra, sorry, zużyłem całą manę prawie, więc będziemy musieli niestety poczekać, aż ona nam się zwiększy. I będziemy pić eliksirki przed tą walką, która się tutaj zaraz odbędzie. Ona jest strasznie stresująca, ta walka. Chaos Potion, Enchanted Armor. Armor by się przydał, strat nam nie jest potrzebny. Albo Magic będziemy pić, albo Armor. Prawdopodobnie Magic, ale nie zastanawiam się, ile ona przywraca tej magii. Okej, 12. Strasznie wolno się. Kuźwa, jak wolno. Po co ja to używałem? 5, 5, 5. 9 razy. Na 9 strzałów. Na 8-9 strzałów wystarczy nam tej magii, a u niej na dokładnie 3 strzały. Wiecie co, no nie wiem, nie wiem. Naprawdę boję się, że jak tutaj przegram, jak zginę, to będę musiał od nowa tam tych wszystkich kolesi bić z tymi młotami i znowu iść pod ten pałac. Źle zrobiłem, że właśnie zapisałem. Chociaż nie, mam tam niby zapis. Dobra, nie jest tak źle. Dobra, nie jest tak źle. Tak czy inaczej, zaraz wracam. Poczekam, aż się magia nam zwiększy. Okej, okay, dobra. Mana nam tutaj podrosła całkowicie. No to idziemy, no. Niech się dzieje wola nieba. Strasznie nie lubię tej walki. Uwaga, patrzcie, uważnie. Spierdalać. Kurde. To taki mega wielki wiking jest. A, nie tak. Nie można pozwolić, aby on się do ciebie zbliżył. Ty, słuchajcie, jest zajebiście. Wow. Ale to było szybkie. Ojej. Jestem naprawdę zaskoczony. Ja zawsze z tą walką miałem takie problemy, ponieważ on się do mnie zbliżał, potem ja już nie mogłem odejść, a teraz w ogóle bez obrażeń. Ale właśnie to jest świetna taktyka. Ona bardzo szybko ginie podczas konfrontacji, więc trzeba ją postawić po prostu w jakimś rogu, tutaj albo tam, i niech ona naparza z tego dobrego łuku, bo to tam zabiera mu po 15 czy po 18, jak sami widzieliście. Nie ma sensu w ogóle z nim walczyć w zwarciu, tylko na dystans. No, a David, mana mu wzrosła i życie, ponieważ levelował, a David standardowo wali z ognia. Super, naprawdę jestem zaskoczony. I tu jest kolejny orb. I wreszcie się muzyka włączyła. To jest Ice Magic. Lodowy. Come on, let's go! We still have 6 orbs left to find! You must be David. Your reputation presents. Koleś ma twarz jak kartofel, przyjrzyjcie się. Seed you. Thank you. But who are you? Oh, I'm just a runner. Professor Velding heard of your search for the orbs and believes he has some key information. He said he'd wait for you in the entrance at the library at no. Ooh, good luck! Koleś jakiś gruźlik. O, jest, super, super. To tu skończymy odcinek na tym save'ie, mega. Co ja chciałem powiedzieć? Aha, pierwsza rzecz. Ten utwór, który tutaj było słychać, którego już teraz nie słychać, nazywa się Spirit of the Ice Caves. Jest
króciutki, ma może z minutę, ale jest bardzo ładny, bardzo mistyczny. Zawsze mi się podobał. A druga rzecz to jest ten koleś, który przybiegł, powiedział, że jest biegaczem, co mi się teraz kojarzy bardzo z Mirror's Edge, bo tam też byli tacy sprinterzy, biegacze, jako zawód. I powiedział nam, że profesor jakiś tam, Whittle, ma dla nas informacje na temat poszukiwań orbów i czeka na nas przy wejściu do biblioteki w Gno. Także w kolejnym odcinku udajemy się do biblioteki, posłuchamy, co też profesor ma nam do powiedzenia i kontynuujemy Let's Play. Trzymajcie się, pozdrawiam Was serdecznie, zostawcie jakiś komentarz, będzie mi na pewno bardzo miło. I pa, pa, cześć!